Hej, hej, z tej strony Cheeta. Słuchajcie, mamy to. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam finisz mojej przygody z jazdą dusz z Rhiannon. Będę stopywać tym razem jedynego w grze darmowego konia, z wyjątkiem startowca, bo startowca nie liczę, czyli gońca runicznego. Zostało nam już do nabicia tylko i wyłącznie 800 punktów, więc nie przedłużając, zabieramy się do roboty. I tak się zastanawiam, czy zacząć od treningu, czy misji. I chyba zaczniemy od treningów. To robimy. Thank you.
Hurra! No dobra, słuchajcie, cały trening zrobiony. Czyli został nam ostatni. Finish. Finish. Ostatnia misja. To będzie najprawdopodobniej już ostatnia misja. Brakuje nam 200 punktów. Więc to będzie finish. It's a final countdown. I finalny cios, proszę Państwa. Mamy to. Mamy to, mamy konia, słuchajcie. Będziemy mieli konia. Zobaczcie. Odblokowano nową nagrodę. Mamy to. W takim razie powrót na wybieg. I udało nam się nabić maksymalny odbierz. Dream Fighter. Mam osiągnięcie. Czyli dostajemy osiągnięcie i zobaczymy, co mi Rhiannon ma do powiedzenia. Aha, nie mogę w siodle. No dobra, no to zsiadamy. Zsiadamy z kunia. Bla, bla, bla. 500 dla jeźdźca, 500 dla konia. 500
kasy. Ta-dam! Są wszyscy. Ho, 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 kwiatuszki. Jeżeli macie ochotę, to możecie czytać. Ja nie będę czytać. Iii, goniec runiczny jest mój. Tak, zjedz kwiatki. God. No to Runrunner będzie. No co tutaj wymyślić? Runrunner. Będzie jedyny wyjątkowy koń, który będzie miał inne imię niż sobie na początku wymyśliłam. Dlatego, że zauważcie, że wszystkie moje konie mają coś związanego z ogniem. Ale wierzcie mi, zdobycie tego konia to jest kupa czasu włożono w tą grę. I uważam, tak mam, przynajmniej takie mam wrażenie, że jest to najrzadszy koń w grze. Mimo, że jest darmowy, to jest najrzadszy. Dlatego, że niewiele osób ma tyle samo zaparcia, żeby do niego dojść. Najczęstszymi są oczywiście Fryzyjczyki, tak? Zaraz za nimi są Andaluzy i Luzytany, ale najrzadszym koniem w grze jest właśnie goniec runiczny, dlatego że bardzo dużo czasu trzeba na niego poświęcić i trzeba mieć dużo samozaparcia, żeby w końcu do niego dojść. Także wszystkim, którzy to oglądają i mają już tego konia, gratuluję, bo naprawdę, co tu dużo gadać, trochę trzeba było się namęczyć i szczerze powiedziawszy, wszyscy co mówią, że jest za trudno go zdobyć, no cóż, no to więcej pracy trzeba w to włożyć, tak? I z tego powodu ten koń jest tak wyjątkowy i uważam, że właśnie, tak przynajmniej patrzę po serwerze, że jest najrzadszym koniem na serwerze. Ogólnie na serwerach polskich, bo naprawdę czasami go widuję, ale dość rzadko. Jest to dość rzadki koń na serwerach. Brawa wszystkim i też dla mnie i gratulacje za zdobycie tego konia. My nazywamy naszego konia gońcem runicznym i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Pa, pa!